Doktor Frankowska przede wszystkim wykazuje się fenomenalnym podejściem do studenta, to znaczy ogromnym wsparciem, chęcią upewnienia się, że student rozumie przedstawiany materiał, że nie ma żadnych pytań, a jeżeli te pytania ma, to poznaje na nie odpowiedź. To jest podejście bardzo indywidualne, podejście przepełnione wręcz chęcią pomocy i chęcią upewnienia się, że student rozumie materiał, który jest mu przedstawiany, ale wyróżnia się także aktywnością na tle właśnie pozauczelnianym, to znaczy zarówno wsparciem dla studentów, jak i reprezentacją Uniwersytetu i Wydziału na różnego rodzaju konferencjach. Podczas studiów doktoranckich miałam okazję prowadzić swoje pierwsze zajęcia ze studentami i wtedy poczułam, że to jest coś, co chciałabym robić, dlatego zostałam tutaj. Ja myślę, że dydaktyka to jest troszeczkę styl życia, to jest taka pasja, to jest fantastyczne uczucie móc przekazać komuś swoją wiedzę, podzielić się z innymi osobami i ten moment, kiedy widzimy, że to zaczyna ta wiedza zaczyna dochodzić, docierać do innych ludzi, kiedy oni widzą, że to jest ciekawe, fascynujące. To jest coś, co daje ogromne poczucie satysfakcji i wielką radość.